dużo o energooszczędności i o tym, ile można otrzymać środków pieniężnych na to, aby ten nasz dom stał się, no może niekoniecznie całkiem pasywny, ale na pewno bardziej ekonomiczny. Czy to prawda? Tak, to prawda, jest taka możliwość. My dzisiaj działamy bardzo mocno, zresztą jak wiele firm, które też dzisiaj tutaj się obok nas wystawiają i opowiadają klientom, jakie są możliwości, przekazują te informacje. Dzisiaj, jeżeli chodzi o budżet, to mamy do dyspozycji 136 200 zł. Jest to taka pełna pula przy spełnieniu tego najlepszego progu dochodowego, czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś ma próg najniższy, czyli przy gospodarstwie wieloosobowym, jest to 1090 zł lub mniej, lub przy gospodarstwie jednoosobowym około 1500 zł lub mniej na jednego członka rodziny, no to wówczas przy zdecydowaniu się na źródło ciepła w postaci pompy ciepła może taki beneficjent otrzymać dofinansowanie rzędu nawet 136 200 zł. No i tutaj oczywiście też wskazane jest, żeby beneficjent wpłacił jeszcze wkład własny w postaci VAT-u, czyli to jest tam w okolicach 10-11 tysięcy złotych. Na banerze widzimy, gdzie można Was znaleźć, czyli biuro@pawluczuk-partners.pl 512-622-146, Janowska 59/4. Natomiast mogę prosić ze mną na chwilkę. Ja widziałem taką bardzo fajną, nazwijmy to ulotkę. I teraz tak, drodzy Państwo, ja będę zadawał pytania i dosłownie po 2-3 pytania, jeśli chodzi o odpowiedź. Program Czyste Powietrze. Zajmujemy się kompleksową obsługą, pozyskujemy środki w imieniu klienta. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli klient zgłosi się do nas, ponieważ jest zainteresowany otrzymaniem dofinansowania, natomiast nie wie, czy takie dofinansowanie mu przysługuje, nie wie też za bardzo, jak się za to zabrać, to po krótkim audycie przeprowadzonym przez naszego pracownika szybko jakby dochodzimy do wniosku, czy takie środki klientowi się należą. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości, jakie dokumenty klient musi przygotować ze swojej strony i w momencie skompletowania tych dokumentów my zajmujemy się już całą resztą, czyli składamy w imieniu klienta wniosek. Później realizujemy wszystkie prace, na które umówiliśmy się z klientem kompleksowo od A do Z i na koniec kompletujemy te dokumenty tak zwane końcowe i czekamy jako wykonawca na przelew od funduszu tej drugiej transzy, natomiast klient jest już obsłużony, już te wszystkie elementy, o które się starał, już ma zamontowane. Domyślam się, że w tym momencie odpowiedziałeś mi również na ten punkt drugi. Realizujemy pełen zakres prac. Na czym to polega? Jeżeli chodzi o pracę, no to zajmujemy się wszystkim tym, co fundusz jakby refunduje, czyli jeżeli chodzi o wymianę źródła ciepła, jest to każde z dofinansowanych źródeł ciepła, czyli i pompa ciepła, powietrze, woda, i gruntowa, są to piece na pelet, piece zgazowujące drewno, kotłownie gazowe, ale również ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, również pian upór, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana bram garażowych. Wszystko to, co wkomponowuje się w zakres tych prac właśnie dofinansowanych przez Narodowy Fundusz, to my się tym zajmujemy kompleksowo od A do Z. Dbacie o najwyższą jakość. Oczywiście. W jaki sposób? W sposób taki, że tak jak widać, moja firma nazywa się od mojego nazwiska. Ja reprezentuję swoją firmą, tak naprawdę siebie. Odpowiadam też swoim majątkiem za cały zakres prac. Oprócz tego, że moja firma jest też ubezpieczona na pokaźną kwotę w wyniku jakichś takich sytuacji losowych, to mi też zawsze bardzo zależy na tym, żeby te elementy, w które wyposażymy dany dom, żeby one były wysokiej jakości. Dlaczego? Dlatego, że nie stać mnie na pomyłki. Czyli jeżeli zamontowałbym jakąś pompę ciepła średniej klasy, prawdopodobnie musiałbym ponieść duże koszty, żeby ją później obsługiwać, żeby ją serwisować. Dlatego my staramy się dobierać produkty z wyższej półki, ale naszym jakby zadaniem tutaj w imieniu swoim, ale w imieniu też klienta jest to, żeby wynegocjować bardzo dobre warunki też cenowe, czyli żeby klient mógł otrzymać rozwiązania wysokiej jakości, ale przystępnej cenie. I do tej pory nam się to udaje i tutaj mogę się tak nieskromnie pochwalić tym, że dzisiaj takim największym kanałem, którym docieramy do klientów, jest tak zwany marketing szeptany, czyli zdecydowanie największa ilość klientów po prostu dociera do nas z poleceń. Zapewniamy serwis i długą gwarancję.
Tak, tutaj to można powiązać troszeczkę z tym poprzednim wątkiem, bo my jakby zapewniamy ten serwis, czyli jeżeli nawet dobierzemy jakiś sprzęt, który nie do końca gdzieś tam będzie działał tak jak trzeba, będzie miał jakąś wadę fabryczną, no to my zapewniamy ten serwis, nie zostawiamy klienta samemu sobie. Na instalacje fotowoltaiczne dajemy też dłuższą gwarancję niż ta, która wynika z przepisów prawa, czyli dajemy minimum 3 lata na sam montaż, ale też gwarancja to jest ta gwarancja, która jest na produkty, czyli na przykład jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, jest ich dzisiaj bardzo dużo na rynku, różnych. Dla nas, to jest taki mi się wydaje najlepszy przykład, nie będę już opowiadał każdej branży, ale panele fotowoltaiczne, które my montujemy, mają maksymalną gwarancję na moc wyjściową, czyli 30 lat i mają aż 25 lat gwarancji na produkt. Większość firm na produkt daje od 12 do 15, czasem 20 lat. I jeszcze jedna taka rzecz, która jest ważna dla nas i dla klienta. Moduły fotowoltaiczne, które my stosujemy, są montowane w Polsce od 12 lat. I przez ten okres nie było ani jednej reklamacji z winy producenta na ten produkt. Czymś takim się kierujemy i dlatego ta jakość właśnie jest tutaj opisana. Takie dni jak dzisiaj Brickomanie, to dla Was również dobry dzień do tego, aby spotkać się z klientami? Tak, to jest dobry dzień. Tak jak mówiłem, u nas bardzo mocno działa ten marketing szeptany, natomiast fajnie jest się spotkać z ludźmi, bo też czasami przychodzą jakieś osoby, pytają o jakieś nowe rozwiązania. My tutaj też jako ciekawostkę, też chyba jedni z nielicznych, mamy w ofercie m.in. ogrzewanie elektryczne w postaci folii grzewczych na podczerwień. Jestem już dystrybutorem tego rozwiązania blisko 4 lata, jednym z największych w Polsce. Jest to wciąż produkt jeszcze chyba niszowy, chociaż... Odkrywany dopiero, chociaż no, na przykładzie mojego domu rozwiązanie jest świetne, bo ja posiadam dom, który jest wyposażony w ogrzewanie w postaci folii grzewczych na podczerwień marki DreamHeat i fotowoltaikę na starych zasadach jeszcze. I dzisiaj mój dom, jeżeli chodzi o ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, nie kosztuje mnie nic. Nie płacę nawet złotóweczki rocznie, a mam takie perpetuum mobile. Dzisiaj nie jest to już realne, dlatego że sposób rozliczania fotowoltaiki jest jednym wielkim znakiem zapytania. Czyli być może będą lata, że obniżymy te rachunki prawie do zera, ale mogą być lata, że te rachunki będą w okolicach 3000 zł, zakładając tam dom jakiś 100-metrowy, tak? Więc mi się wydaje, że to jest wciąż bardzo atrakcyjnie. Więcej informacji pod danymi, które podaliśmy. Paweł Luczuk, Kent Partners. Dziękujemy za rozmowę.